O tym, że miejski rzecznik konsumentów jest wciąż potrzebny, świadczyć mogą dane, jakie dziś zaprezentowano w Urzędzie Miasta. Od momentu powołania tej instytucji z pomocy rzecznika skorzystało przeszło 50 tysięcy mieszkańców, a tylko w zeszłym roku udzielono ponad 6 tysięcy razy. Konsumenci przede wszystkim przychodzą tutaj z pytaniem, co mogą zrobić w sytuacji, kiedy nabyli wadliwy towar. Czasami dodatkowo wcześniej udali się do sprzedawcy, sprzedawca odmówił, złożyli reklamację, zażądali zwrotu pieniędzy i chcieliby dowiedzieć się, co dalej można tutaj w tym przypadku zrobić. Jak zauważa Marek Janczak, każdy zakup warto przemyśleć, a jeżeli już zdecydujemy się na dokonanie transakcji, nie powinniśmy zapomnieć o paragonie, który znacznie ułatwi dochodzenie swych praw. Jednak kiedy znajdziemy się już w sporze z kontrahentem, wtedy warto skorzystać z bezpłatnych porad miejskiego rzecznika konsumentów. W przypadku wystąpienia jakichś problemów, wątpliwości, myślę, że dobrze byłoby skorzystać tutaj z bezpłatnej porady prawnej u rzecznika, aby nie postępować w razie sporu kierując się intuicją, dlatego że tutaj te zasady określone są przepisami i rzeczywiście, jeżeli konsument te przepisy zna, to może postępować prawidłowo. Jeżeli ich nie zna, naraża się tutaj na to, że ta reklamacja, skarga zostanie przez sprzedawcę odrzucona z przyczyn czysto formalnych. Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów znajduje się przy ulicy Kasprzaka 16. Kontaktować się można telefonicznie pod numerem 061 833 1951 bądź też drogą elektroniczną.